śmieci w Poznaniu przy ulicy Miętowej. Jest nas 32 osoby i zbieraliśmy 35 worków śmieci. Witamy Was serdecznie w lubońskim sztabie, gdzie ponad 50 osób zebrało około 80 worków śmieci oraz inne gabaryty. Z nami dzisiaj jest straż pożarna, jest pani Podwizie z Urząd Miasta, Rada Miasta. Tak, jeszcze pana strażacy. Proszę bardzo, to jest nasz cały zespół. Zachęcamy Was do brania udziału i do organizowania takich akcji, ponieważ dzięki temu integrujemy ludzi, którym zależy na czystym środowisku. Również dajemy dobry przykład tym, którzy śmiecą. No i przede wszystkim tereny są czystsze, wody są czystsze, zwierzęta są bezpieczne i my też. Cześć, jesteśmy grupą wolontariatu WPN. To jest dzisiejszy urobek nasz, bo zebraliśmy ponad 35 śmieci różnego rodzaju i gabaryty. Warto dla Warty, warto dla Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pozdrawiamy wszystkie sztaby. O, w drodze na Poznań właśnie podejmujemy lodóweczkę. Pierwszy łup. Mamy nadzieję, że upłyniemy z nią. Czekaj, nie wysiada jeszcze. Nie, my załadujemy. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Zabawa z piłką znalezioną z Warty. Jedziemy. Ale pudło. Dużo śmieci? Z Rauny? Ty, ale jeszcze jutro Wartę spotkają. Jeśli ktoś potrzebuje opony, zapraszam na Olicę. Bieżnik wytniemy, jaki kto będzie chciał. Drzwi do lodowca, komuś się może przydać. A może zamiast na śmietnisko to do Czacz pojedziemy, do Czacza. Do Czacza. Bańki na paliwo, jeśli ktoś potrzebuje. Super sprawa. Zderzak, nie wiem jakiego auta. Jakaś paletka. I nówka parasolka. Na Vinted.pl. Ale te opony są, zobacz. Normalnie wiesz. No opony zostawię, do malucha będą pasować. Będę palił laczka.
A już były ile transportów? 3 transporty pojechały, tak? Została reszta. Masakra. Masakra. Koordynatorka numer 2. Nie lubię. Numer 1, przepraszam. I tak kończymy sprzątanie brzegów Warty. Śmieci od groma i ciut ciut. Smacznego! I'm getting closer. Maluszek się przydał, super sprawa. Super, super. Siema! Wycieczki pontonowe, gratis. I do przyszłego roku. Cześć, pozdrawiamy z Sierakowa. Zebraliśmy około 60 worków. Uczestników było ponad 20. Nie wszyscy doczekali do tego momentu, aż się tutaj zbierzemy. Także serdecznie Was pozdrawiamy. Hej! Sztab Ośrodek ZHP Komorniki, miejscowość Łęczyca. Zebraliśmy około 1800 litrów śmieci. Ogrom, 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 bo aż 117 ton, 278 kg zebraliście śmieci podczas 8 sprzątania brzegów Warty od źródeł do ujścia, plus 14 przez Was zgłoszonych rzek i innych zbiorników. Niesamowite, niesamowite, naprawdę. Chciałbym Wam za to ogrom, ogrom, ogrom podziękować. Ponad 2,5 tysiąca osób z 200, prawie 20 sztabów zebrało się w weekend ludzi, żeby posprzątać kawał planety. Prawie 2 tysiące brzegów rzek. Bardzo, bardzo chciałbym Wam serdecznie za to podziękować. Nie tylko ja. Podejrzewam, że ta natura, jak ja to mówię, podejrzewam, że Wasze dzieciaki, podejrzewam, że wszystkie inne dzieciaki, którym przyjdzie żyć na tej planecie i korzystać z tej wody, którą oczyściliście, z powietrza, które oczyściliście, z innych zasobów, od których woda czy środowisko naturalne jest uzależnione. Niezwykle, niezwykle chciałbym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Nie jestem w stanie wymienić 220 sztabów, ale wymienię je w opisie. Natomiast serdecznie chciałbym podziękować za to w ogóle, że ta akcja się odbyła. Patronom, którzy na Patronite wpłacali przez prawie rok środki, żeby wspomóc tą akcję. Niezwykle chciałbym podziękować Fundacji Orlen, która w ostatnim momencie pozwoliła na to, żeby dofinansować akcję w Poznaniu w momencie, kiedy wszyscy inni odmówili takiego finansowania, łącznie z samym miastem. Niesamowite. Bardzo, bardzo serdecznie zatem dziękuję Fundacji Orlen, wszystkim patronom, wszystkim wpłacającym na konto fundacji, którzy zasilili w ogóle konto, żeby podnieść ten wniosek. Ale oprócz tego, że zebraliście 117 ton, 278 kg śmieci, to poza tym zebraliście 5543 worki śmieci,
ale poza workami jeszcze dodatkowo zebraliście aż 45 ton gabarytów. Czyli jakby to wszystko wsadzić w worki, to około 10 tysięcy worków zostało posprzątanych śmieci z naszej natury i zutylizowanych w jeden weekend. Niesamowite. Bardzo serdecznie chciałbym naprawdę jeszcze raz za to Wam podziękować. Oprócz tego pozbieraliście, o co też Was prosiłem, aż 30 tysięcy niedopałków. Serdecznie, serdecznie chciałbym wszystkim naprawdę zaangażowanym, wspomnianym patronom, wspomnianej Fundacji Orlen, głównego sponsora tej akcji, wszystkim partnerom, którzy się dołożyli do tej akcji, wpłacającym na konto Fundacji, żeby podnieść ten wniosek, ale oprócz tego partnerom i sponsorom pozostałym, łącznie ze sponsorami nagród, które właśnie trwają, poprzez kampanię edukacyjną dla wszystkich dzieci uczestniczących w akcji. I to jest niesamowite, bo oprócz tego, że zrobiły niesamowity czyn, to jeszcze będziemy mogli o tym czynie podyskutować, przedstawić program edukacyjny, ekologiczny program edukacyjny pod patronatem Fundacji Ratuj Ryby i pod patronatem wszystkich partnerów, którzy dołożyli się do tej akcji. Serdecznie chciałbym podziękować Wielkopolskiej Izbie Rolniczej za ponowną pomoc w organizacji akcji w Poznaniu, drukarni Art Print, Warcie Poznań za niesamowite prezenty i udział zawodników, części kadry, managementowi drużyny piłkarskiej, Zupie na Głównym, która nakarmiła tylu ludzi, przyjaciołom Doliny Cybiny, wszystkim uczestnikom, naprawdę, bo jak zacznę wymieniać, to 225 wymienionych zajmie naprawdę bardzo dużo czasu. APP Projekt, dzięki któremu trwają właśnie kampanie edukacyjne w szkołach. Bridgestone, który też zorganizował zajęcia edukacyjne w szkołach. Grupie Rybackiej Opolszczyzna, Preseco za prezenty dla tych dzieci. Poza oczyszczaniem ścieków z Poznania Preseco, również bardzo, bardzo serdecznie dziękuję firmie Aquanet, bardzo dużej oczyszczalni ścieków, która nie dość, że wsparła tą akcję, to jeszcze również brała w niej udział. Ogrodowi Botanicznemu w Poznaniu przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza za piękne sadzonki. To jest niesamowity gest, bo ludzie, którzy posprzątali kawał natury, będą mogli teraz spoglądać na rosnącą roślinę z tej samej natury u siebie w domu. Pięknie. Ineko Gorzów za zajęcia, które mają się odbyć w Starym Młynie w Poliśnie. Folwarkowi Hermanów za kolejną nagrodę w postaci odpoczynku w tym pięknym miejscu. Neuronowi za badanie zdolności mózgu. I Decathlonowi za bony dla uczestników konkursów i losowań podczas głosowania na zdjęcia, które narysowaliście z całej akcji. Link udostępnię również do tych zdjęć z wszystkich sztabów, które przesłały sprawozdania pod tym filmem. I oczywiście firmie Rapala, jedynej firmie wędkarskiej, która rozpoczęła dosyć poważną kampanię związaną z ekologicznym traktowaniem tej, która na co dzień daje wędkarzom. Serdecznie dziękuję patronatowi Instytutowi Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna, dzięki któremu zdobywam bardzo dużo wiedzy, ale także dzięki któremu zarybiamy już 3 czerwca tą rzekę, rzekę Wartę. Wcześniej była zarybiona Wisła, wcześniej była zarybiana Drwęca kilkukrotnie, Odra, a teraz przyszło czas na naszą kochaną Wartę w zarybieniu najstarszego organizmu na świecie. Słuchajcie, wymieniać by dużo. Jestem pod wielkim wrażeniem zaangażowania. Jestem pod wielkim wrażeniem ilości osób, które zechciały stawić się nad różnymi rzekami w całej Polsce. Jestem pod niesamowitą
niesamowitym wrażeniem udostępniania reakcji waszych, pomocy jakiejkolwiek w tym, żeby rozpropagować coś, czego nie powinno być. Bo my powinniśmy w naturze zachować ją czystą po prostu. Nie powinniśmy sprzątać. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, wszystkim zaangażowanym, wszystkim osobom, nawet które nie brały udziału, ale udostępniały to wydarzenie, żeby dotarło do tej ilości osób, które zechciały brać udział w tej akcji, dać coś od siebie tej, która codziennie nam daje. Bardzo, bardzo z serca wszystkim serdecznie jeszcze raz dziękuję. I zapraszam do zgłoszeń. Już na Facebooku jest utworzona kolejna akcja, 9. sprzątanie brzegów Warty i rzek i jezior w Polsce. Będzie można zgłaszać jeziora, o co również prosili mnie inni, którzy są zainteresowani sprzątaniem wspólnym środowiska wodnego w Polsce. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie.